Proszę Państwa, życie polityczne naszego Bantustanu przypomina trochę kryzysy finansowe. Jak mawiał nieżyjący już laureat Nagrody Nobla z ekonomii Milton Friedman, kryzys finansowy jest bardzo podobny do alkoholizmu. Najpierw jest nadmiar środków płynnych i euforia, no a potem depresja. My nadmiaru środków płynnych nie mieliśmy, natomiast mieliśmy, uderzyła nam do głowy radość po odwiedzinach Pana naszego na naszej prastarej ziemi. No i tyle, tak nam uderzyła ta do głowy radość, jak niczym nadmiar środków płynnych. No i trochę mamy teraz nie tyle może depresję, kiedy nasz Pan nas opuścił, tyle tylko, że taki rodzaj zastoju się tutaj zarysował. W takim momencie no jest problem, o czym tutaj mówić i czym zainteresować opinię publiczną. No i trafiła się taka okazja, że pewien młody chłopiec, znaczy 16-letni młodzieniec, popełnił samobójstwo. Może to by jeszcze nikogo, na nikim nie zrobiło takiego wrażenia, bo na przykład w ubiegłym roku co najmniej 2000 takich młodych ludzi poniżej 18 lat podjęło próby samobójcze. No i nikogo tam specjalnie to nie obeszło, ale tym razem było inaczej, dlatego że samobójstwo popełnił 16-letni syn posłanki Koalicji Obywatelskiej. No i taki nieboszczyk to jest prawdziwy dar niebios, zwłaszcza w sytuacji zastoju, a przecież politycy muszą bez przerwy podkładać pod kocioł, żeby tam ciśnienie utrzymać. No i natychmiast zapadła decyzja, żeby tutaj akcję polityczną wokół tego wydarzenia rozpocząć, skierowaną przeciwko rządowej telewizji i Radiu Szczecin. Pretekstem było to, że podobno te media, to znaczy Radio Szczecin i rządowa telewizja, podały informacje, które umożliwiły identyfikację tego młodego człowieka, a który w dodatku kilka lat temu był podobno molestowany. No i z tego powodu popełnił samobójstwo, bo tam go rówieśnicy sekowali strasznie. Nie wiem, czy to uzasadnienie jest wiarygodne, dlatego że no dzisiaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju modą na molestowanie, zwłaszcza wśród celebrytów i celebrytek przede wszystkim, jak która nie była molestowana najlepiej przez księdza, ale z braku księdza to chociaż jakiś cywil tam jakby się trafił, no to nie może się pokazać w towarzystwie, jeśli nie była molestowana. Niektóre próbują przelicytować te molestowane, podając do wiadomości, że w wieku 10 lat zostały zgwałcone. No krótko mówiąc, panuje moda na to, niezależnie od tego, że to jest potężny impuls rozwojowy dla przemysłu molestowania. Muszę powiedzieć tak, że młodzi ludzie w takim wieku dorastania nie są za bardzo psychicznie stabilni. No i tu wystarczy byle co, żeby ich popchnąć do próby samobójczej. Więc nie bardzo mnie przekonują te wszystkie uzasadnienia tej akcji protestacyjnej, tym bardziej, że akurat zbiegła się ona w czasie ze złożeniem do tak zwanej laski przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego projektu ustawy, żeby zlikwidować rządową telewizję. No i zostawić nam tylko telewizję nierządną. No i w związku z tym tu poruszone zostały moce niebieskie. Moce niebieskie to w osobie zawodowego katolika, pana redaktora Terlikowskiego, który na wieść o tym, co się stało, doznał wścieklizny czy wściekłości, już nie wiem dokładnie. No i moce piekielne oczywiście w postaci rozmaitych politycznych ambicjonerów, którzy zwietrzyli okazję
żeby zaistnieć na terenie publicznym w roku wyborczym. Zwłaszcza tacy, którzy do tej pory jakoś nie dali się poznać, tam posłowie, czy tam tego jeszcze niczym się nie odznaczyli, no to teraz przepychają się jeden przez drugiego. No i całe stado ruszyło, to znaczy stado dziennikarskie ruszyło z inicjatywy redakcji OKO.press, która przypomniała sobie o leninowskim przykazaniu organizacyjnej funkcji prasy, zbiera podpisy pod protestem uroczystym o tę Polskę, o ojczyznę najboleśniej zatroskani, uroczyście protestują wszyscy niżej podpisani. No i tam się podpisują wszyscy jeden przez drugiego. Podobno pojawiły się fałszywe pogłoski, że Judenrat Gazety Wyborczej ma tym sygnatariuszom tych protestów wystawiać certyfikaty przyzwoitości. Oczywiście nie dożywotnie, nie, co to nie, tylko z ważnością do następnej akcji protestacyjnej, żeby byli kandydaci, żeby byli sygnatariusze do następnych akcji protestacyjnych. No zobaczymy, czym to się skończy. Na razie się nazywają tam dziennikarzy tej rządowej telewizji, nazywają w Gazecie Wyborczej parszywcami, tamci się jakoś odgryzają. No widzimy, że życie polityczne kwitnie i to tylko dzięki jednemu nieboszczykowi. Także gdyby tych samobójców było jeszcze trochę więcej, wszystkie dzieci polityków nie mogą samobójstwa popełniać. To za dobrze by to było. Proszę Państwa, a tutaj kampania wyborcza już się rozpoczyna. Pierwszym takim sygnałem tego, że się rozpoczęła, było wystąpienie Donalda Tuska, który zapowiedział, że gdy tylko w Polsce obejmie władzę, to będzie udzielał darmowych kredytów mieszkaniowych, to znaczy nieoprocentowanych kredytów mieszkaniowych. No widać, że tutaj wkroczył na nieubłaganą drogę licytacji z naczelnikiem państwa, a naczelnika państwa to niełatwo przylicytować, bo tylko patrzeć, jak skoro Donald Tusk tutaj będzie dawał kredyty nieoprocentowane na mieszkania, to naczelnik państwa, jestem przekonany, że zapowie, że jak on utrzyma władzę, to będzie nie tam żadne kredyty, tylko mieszkania po prostu za darmo rozdawał. No to co wtedy będzie musiał zrobić Donald Tusk, żeby przelicytować naczelnika państwa? No, będzie musiał obiecać, że jak tylko obejmie władzę, to on te mieszkania urządzi, umebluje, tam wyposaży we wszystkie udogodnienia, we wszystkie urządzenia i tak dalej. No i a naczelnik państwa co wtedy może zrobić? Na przykład Tusk wyposaży tam w lodówkę, pralkę, zmywarkę i tak dalej. A naczelnik państwa może powiedzieć tak, a to jak tak, to ja tę lodówkę zapełnię tak, żeby tam starczyło do końca roku i jeszcze pół litra do każdego obiadu. No tu będzie trudno przelicytować naczelnika państwa, tym bardziej, że już może kampania wyborcza może się zakończyć, no i odbędą się wybory. No a po wyborach to obywatele będą żyli nadzieją, że nasi umiłowani przywódcy jak najszybciej o tych obietnicach zapomną, bo gdyby, nie daj Boże, nie zapomnieli, gdyby na przykład pan premier Morawiecki rozrzucił teraz kobietom 1 000 000 000 złotych, naprawdę, no to nie wiem, co by było z naszym biednym krajem nieszczęśliwym, dlatego że tak byśmy się musieli zadłużyć, że lichwiarska międzynarodówka po prostu by przejęła własność, całe nasze państwo na własność bez jednego strzału. To zresztą zapowiadał pan prezydent Duda, kiedy uzasadniał konieczność, że musimy się zbroić tym, że po to się zbroimy, żeby nie musieć walczyć. No to się da załatwić. Wystarczy, że zadłużymy państwo do tego stopnia, że już nie będzie o co walczyć. No to po co walczyć? Wtedy możemy całe te uzbrojenie, które sobie kupimy, czy tam
tam zrobimy, oddać Ukrainie i niech oni tam wojują, tym bardziej, że wojna na Ukrainie przeszła właściwie w stan taki chroniczny, no i w postaci wojny pozycyjnej. Proszę Państwa, widzimy, że tegoroczna kampania wyborcza będzie obfitowała w rozmaite niespodzianki, no i nie zawsze się to musi skończyć dobrze, ale pojawiło się światełko w tunelu. Mianowicie, no, musi być jakaś dobra wiadomość w tych ciężkich czasach, mianowicie pojawiło się światełko w tunelu, że 3 ambasadorów poparło kandydaturę Aleksandra Kwaśniewskiego na pierwszego sekretarza NATO. Aleksander Kwaśniewski zawsze chciał być pierwszym sekretarzem, jak nie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to pierwszym sekretarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w ostateczności pierwszym sekretarzem NATO. No i teraz pojawiła się nadzieja, 3 ambasadorów jego kandydaturę podobno poparło, no to trochę za mało, ale Aleksander Kwaśniewski ma pewne atuty. Ja bym wymienił 2 atuty, dzięki którym może dochrapać się stanowiska pierwszego sekretarza NATO. Pierwszy atut to jest taki, że jako prezydent naszego Bantustanu i zwierzchnik sił zbrojnych nie sprzeciwił się zainstalowaniu w starych Kiejkutach tajnego więzienia CIA. Tam, jak pamiętamy, amerykańscy specjaliści przywozili samolotami na lotnisko w Szymanach takich nieszczęśników z bazy Guantanamo, no i tam ich oprawiali w tych starych Kiejkutach, a nasze stare Kiejkuty stały na świecy i pilnowały, żeby nikt tam się nie wtrącał, za co zostały wynagrodzone 15 milionami dolarów w gotówce, które dostali w takich kartonach w ambasadzie amerykańskiej, tam te dolary. Nie wiem, czy Aleksander Kwaśniewski też jakieś obrywy z tego miał, czy nie, ale to nieważne. To jest pierwszy atut, który może mu pomóc w objęciu stanowiska pierwszego sekretarza NATO, bo Amerykanie, bez których aprobaty to stanowisko przecież nie może być obsadzone, mogą chcieć na stanowisku sekretarza pierwszego NATO człowieka zdolnego do wszystkiego. Drugim atutem Aleksandra Kwaśniewskiego może być to, że w swoim czasie tam na Ukrainie w takim przedsiębiorstwie oligarchicznym funkcjonował i tam kolegował z synem obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Hunterem Bidenem. Tam kręcili takie lody, o których kremlowska propaganda opowiada dzisiaj cudeńka. No to bardzo możliwe, że skoro tak, to prezydent Biden powie: nie chcę żadnego innego tutaj kandydata na stanowisko pierwszego sekretarza NATO, tylko mojego umiłowanego Aleksandra Kwaśniewskiego. No to jakby taka zastawka została poważnie rzucona, to jestem pewien, że pozostali ambasadorowie też by się zreflektowali, no i powiększyli grono tych 3, którzy już teraz lansują kandydaturę Aleksandra Kwaśniewskiego, któremu życzę powodzenia, bo być może, że na stanowisku pierwszego sekretarza NATO zrobi mniej szkód, niż wyrządził naszemu nieszczęśliwemu krajowi, kiedy był przez 2 kadencje jego prezydentem.